zaczniemy od testu widoczności. Słupek A dosyć masywny. Mamy tu też dodatkową ramkę na przednich, bocznych oknach. No, nie powiem, że będzie to bardzo przeszkadzało, ale jest. Zewnętrzne lusterka, szczerze powiedziawszy, jak na wielkiego SUV-a, mogły być odrobinę większe, choć z drugiej strony przecież w zupełności wystarczają. Górna krawędź przedniej szyby wystarczająco wysoko, a wewnętrzne lusterko z punktu widzenia dwumetrowca, no prawie że na wysokości horyzontu, choć trzeba przyznać, że dramatu nie ma. Po prawej stronie widać ten prawy potężny słupek A. Na szczęście nie skleja się on jeszcze z lusterkiem, więc możemy tu na parkingu coś jeszcze tam zobaczyć. Idziemy dalej. Wielkie szyby. Zwróćcie uwagę, że teraz akurat mamy tak, a nie inaczej przestawioną kanapę. Efekt jest taki, że ona kompletnie wycina nam tam okienko, które owszem jest, ale teraz go nie widać i to jest jakiś tam problem. Z tyłu spora szyba pochylona pod pewnym kątem, ale na dobrą sprawę pozwalająca dosyć wyraźnie zorientować się, gdzie ten samochód się kończy. Jeśli ktoś potrzebuje dodatkowego wsparcia, nie ma problemu. Wybijamy bieg wsteczny i widzimy tu oczywiście wszystko, czego możemy potrzebować do sprawnego parkowania. Zwróćcie uwagę, że te kamerki przód-tył są obrotowe, a więc nikt nie robi tu jakichś wielkich, szerokokątnych kamer, tylko one są tak szerokokątne, jak to tylko możliwe, ale bez przesady, żeby nie zniekształcać obrazu. A więc teraz, kiedy skręcam kierownicę, popatrzcie, że obraz po prawej stronie dodatkowo się odchyla i to nie jest zero-jedynkowy. On się może odchylić trochę, albo jeszcze więcej, albo maksymalnie, więc to jest całkiem fajne i przemyślane rozwiązanie. Oczywiście wbijając bieg do przodu, widzimy teraz, akurat ta kamera jest oślepiona przez słońce, ale widzimy dokładnie ten sam efekt i ta kamera również potrafi skręcić, także jest naprawdę ciekawie. Oprócz tego mamy opcję panorama, może przejdźmy na wsteczny. Panorama, takie coś. I tu widzimy teraz ten zniekształcony obraz, bo wszystko się mieści na jednym ujęciu. I również opcję z boku, czyli widzimy w tej chwili akurat tylne koła, ale oczywiście możemy przejść do przodu i obserwować koła przednie, także nasze bezcenne opony są tu bezpieczne. Tak wyglądają światła z tyłu. Bardzo rozpoznawalny kształt. Akurat lampa nam doświetla, ale nie będę czekał aż zgaśnie, bo niestety pada. Uciekam do środka. Zabawnie to wygląda po wyłączeniu zapłonu, kiedy z pięciu klasycznych tarcz Porsche zostają nam, uwaga, tylko cztery. Właśnie zgasła. No, taki urok właśnie tego, że na środku mamy analogowy cyferblat, a na zewnątrz dwa ekrany, które symulują pozostałe cztery. Daje to oczywiście sporo możliwości, więc nie narzekajmy, przynajmniej jeden analogowy na środku został. Pozostałe elementy oczywiście, jeśli chodzi o podświetlenie w nocy, to bez niespodzianek, wszystko ładnie podświetlone. Tu pod kierownicą całkiem sporo się dzieje. Podświetlone są również, jak widać, pokrętła do regulacji siły nawiewu. Tu przy podświetlonej klamce również mamy sporo przycisków, tu na drzwiach też, kieszenie w drzwiach również podświetlone po prawej stronie, tak jak widać wszystko ładnie podświetlone, podobnie jak zawartość tutaj schowka. Na podsuficie mamy całkiem sporo również podświetlonych przycisków. Ten fragment moim zdaniem świeci zbyt mocno w nocy. Nie udało mi się tak na szybko tego wyregulować. Mam wrażenie, że tutaj ktoś za bardzo się rozpędził. Tu mamy też taki punkt świetlny i ten punkt świetlny rzuca światło takie delikatne, ale jednak jak widać tu na środek. Przed pasażerem oczywiście wszystko jest ładnie podświetlone, przestrzeń na nogi, z tyłu również klamki i tak dalej. Myślę, że tu wyjątków wielkich nie będzie. Wszystko jest jak powinno być. Premium, a jeszcze tu nie powiedziałem, tu mamy takie ambientowe podświetlenie. Również na drzwiach nikt nie oszczędza. Podsumowując,
Myślę, że wszystko, czego możemy się tutaj spodziewać, tu znajdziemy. Teraz te skrzynie biegów, przypominam, to nie jest PDK, tylko skrzynia hidrokinetyczna, co nie oznacza, że wolniejsza, a więc z czwórki na piątkę. Teraz z czwórki na trójkę. I z czwórki, uwaga, na dwójkę. I w trybie drive. Kick down. Wyciszenie na postoju. Czterdzieści osiem i dwa.